Program Simontona to program psychoterapii przeznaczony dla pacjentów chorych na raka i ich najbliższych. Jego celem jest nauczenie pacjenta radzenia sobie z negatywnymi emocjami, które towarzyszą mu podczas choroby. Z warsztatów skorzystało już 9 osób. Już 10 miesięcy zmagam się z chorobą nowotworową. Chciałam porozmawiać, zobaczyć inne osoby w tej sytuacji. No i tak troszeczkę może wymienić doświadczenia pewne, no bo pewne doświadczenia już człowiek ma. Wydaje mi się, że taka grupa jest bardzo potrzebna, chociażby po to, co powiedziałam, żeby właśnie wymienić doświadczenia, spotkać się, porozmawiać, no i wzajemnie sobie pomóc, bo to też jest możliwe. Chciałam się spotkać po prostu z innymi, ale wydaje mi się, że będzie mi teraz łatwiej. Będzie mi łatwiej, po prostu nauczyłam się pewnych technik, które wydaje mi się, że pomogą w dalszym leczeniu i w chorobie. Chciałam poznać inne osoby, które zmagają się, tak jak ja, z chorobą. Chciałam wymienić się doświadczeniami, jak również chciałam też wzmocnić siebie, swoją psychikę, moje negatywne emocje wyeliminować, poznać innych ludzi przede wszystkim też. Jak osoby dowiedzą się o tym, że są chore, to wtedy świat się wali. Wtedy myślimy, że już koniec. Wydaje nam się, że już nic dobrego nas nie może spotkać. Zachęcam inne osoby, żeby przychodziły, otwierały się na innych ludzi, bo warto wychodzić do ludzi, warto się wymieniać doświadczeniami, warto rozmawiać z innymi. No właśnie, czego się Pani nauczyła? Cykl zajęć obejmuje 5 dwugodzinnych sesji. Z pomocą psychologa chorzy i ich bliscy uczą się różnych technik, które pomagają radzić sobie z negatywnymi emocjami, jakie towarzyszą chorobie. Jest to program samopomocy emocjonalnej dla pacjentów. Jest to pokazanie pacjentom, w jaki sposób mogą poradzić sobie ze swoimi negatywnymi emocjami, czyli przede wszystkim przepracowanie niezdrowych przekonań z przełożeniem na zdrowe przekonania, które automatycznie podnoszą nasz poziom nadziei, wiary w siebie, zaufania, a co za tym idzie, idziemy ku tej drodze ku zdrowieniu. Przede wszystkim skoncentrowanie się na pracy naszego układu oddechowego, czyli świadomy oddech, który tak naprawdę towarzyszy nam od narodzin aż po ten ostatni moment, a tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy i świadomości z tego, jaką oczyszczającą moc ma świadome oddychanie. Kolejną taką techniką jest relaksacja i wizualizacja, które też bardzo pozytywnie wpływają na powrót do zdrowia. To pierwsze bezpłatne warsztaty terapeutyczne metodą Simontona na Podkarpaciu. Zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi Sanitas, działającego w Sanoku. Postanowiliśmy, że zorganizujemy coś takiego w naszym regionie, gdzie jest tutaj jeszcze wiele do zrobienia tak naprawdę. Jeszcze ten nasz region jest taki, cały czas to są tematy tabu i musimy coś z tym zrobić, otworzyć po prostu też osoby, obalić te mity, że na raka się umiera. Wtedy, kiedy dowiadujemy się, że mamy raka, myślimy tylko negatywnie. Nieprawda. Musimy się nauczyć myśleć pozytywnie, optymistycznie, być nastawieni do tej choroby i dlatego zdecydowaliśmy się, żeby zorganizować takie warsztaty. Trwają zapisy na kolejne warsztaty. Ruszą, gdy zbierze się grupa co najmniej 6 osób. Zapisy pod numerem telefonu widocznym na ekranie.